Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w moim wirtualnym studiu dwie profesorki, ale jednocześnie chciałbym wskazać przyczynę tego spotkania. Przyczyną jest wydanie książki, która nosi tytuł Siłaczki, szefowe społeczniczki Polki, organizatorki. Wyszła ona w 2019 roku, ale jest cały czas świeża i muszę powiedzieć, że jest tutaj z nami współautorka, pani profesor Monika Kostera, która jest profesorką Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednocześnie profesorką Uniwersytetu Lineusza w Szwecji, wykładała również na Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii. No i jest z nami też profesor Inga Iwasiów, którą można przedstawić właściwie wielorako jako profesorkę literaturoznawczynię, ale także jako pisarkę, przede wszystkim pisarkę, moim zdaniem dla niektórych, ale też no, aktywistkę. Ostatnia jej zwłaszcza książka w jakimś sensie zdaje też autobiograficznie relację z tego. Obie panie mają doświadczenie, jeśli idzie o kwestie gender i feminizmu. Natomiast, jeszcze jedno, ostatnio przyjrzałem się, nie będę ujawniał rocznika, ale ten rocznik jest taki sam, to znaczy panie jesteście z tego samego rocznika, dzieli was kilka miesięcy, co mnie ubawiło niezwykle, bo to jest jakaś koincydencja, która też sprawia, że to spotkanie jest szczególnie, można powiedzieć, okazją do świętowania w jakimś sensie. Także, ale chciałbym zacząć od takiego problemu, który mnie uderzył. Nie znam dokładnie książki. Wiem, że pani profesor Iwasiów wyraziła swój zachwyt tą książką w portalach społecznościowych, a jednocześnie, no tak sobie myślę, no siłaczki, szefowe, społeczniczki, Polki, organizatorki, to strasznie jest konserwatywne ujęcie. To znaczy, że z tego ujęcia wynika, że jednostki zmieniają historię, jednostki zmieniają świat. No można byłoby powiedzieć, że to jest XIX-wieczny taki indywidualizm metodologiczny Carlyle'a z bohaterami, herosami i tak dalej, i tak dalej. Co panie na to? Dlaczego tak konserwatywnie? Może ja parę słów wyjaśnienia. Naszą intencją było zaproszenie do takiej, powiedziałabym, politycznej inkluzywności w tej książce. I są tam teksty zarówno z perspektywy bardziej konserwatywnej, przeprowadzane badania i pisane teksty, jak i z bardziej radykalnych pozycji. I rzeczywiście pan profesor trafnie tutaj ocenił moje poglądy, ponieważ rzeczywiście ja nie wierzę w sprawczość indywidualną i bardziej pokładam nadzieję w społecznych inicjatywach, jakby powiedzieć, jakiej mocy współpracy, współdziałania. Co zresztą widać jest akurat w moim rozdziale, gdzie piszę o spółdzielczyniach i o organizatorkach alternatywnych. I tam jakby ta postać heroiczna jest symbolizowana, czy też przybiera postać archetypiczną, a nie jednostkowych liderek. To jest rola, co do której jestem bardzo, bardzo, bardzo mocno sceptyczna. Natomiast są też inne rozdziały, jest jakby chyba cała skala przekonań. To, co w związku z tym ja uważam za szczególnie cenne w tej naszej książce, to jest to, że udało nam się ponad podziałami politycznymi, które na ogół są podziałami absolutnymi, powiedzieć coś, co łączy i co pozwala, tak jak są dwie feministyczne autorki, które ja ogromnie szanuję, profesor Nancy Harding i profesor Maria Daskalaki napisały przepiękną książkę o feminizmie, gdzie we wprowadzeniu piszą, że feminizm to jest solidarność. To jest walka o wyzwolenie, o emancypację
ludzi uciśnionych i kobiet, i mężczyzn, wszyscy, którzy podzielają ten los i że dzieje się to na, jakby powiedzieć, w takich kulturowej kondycji innej niż dominujące patriarchalne struktury. To jest jakby alternatywa wobec tych struktur. I wydaje mi się, że właśnie taką miałyśmy aspirację. O to nam chodziło i jeśli chociaż troszeczkę to się udało, to byłabym bardzo szczęśliwa. Pani profesor Iwa. Udało się bardzo. Chcę powiedzieć, nawiązując do mojej lektury, to się bardzo udało, ponieważ faktycznie to jest taka książka, która daje przegląd tych różnych miejsc, w których istotne jest spojrzenie poprzez kategorię płci. Ale o samym tytule, bo o to pan profesor zapytał. I ja tego tytułu nie postrzegam jako konserwatywnego, być może dlatego, że ja widzę w nim taką funkcję cytatową. Ten tytuł właściwie przytacza te wszystkie możliwości, role, sposoby patrzenia na rolę kobiet w przestrzeni przedsiębiorstwa, organizacji, w tej tak zwanej przestrzeni publicznej. I właściwie on zbiera inne tytuły, inne książki, inne skojarzenia, inne odniesienia. No i w tym sensie jest znakomity, ponieważ dopiero to, co dzieje się dalej, to co wewnątrz książki w kolejnych rozdziałach, pozwala głębiej spojrzeć na to, czy ten nasz sposób rozumienia roli kobiet, ujęty w stereotypy także, czy on sprawdza się w realnych miejscach, jak przebiega ta biografia kobiet zaangażowanych na różnych szczeblach życia społecznego i w pewnym sensie pozwala nam wobec tego zrewidować ten. I on jest aktywny, on nie jest tylko etykietą na stronie tytułowej, ale w zasadzie zaprasza do rewizji. Chcę dodać od razu też, że ta książka jest bardzo zróżnicowana metodologicznie. Dla mnie to było bardzo ciekawe jako osoby spoza dyscypliny. I w związku z tym też trzeba powiedzieć, że ona nie jest konserwatywna metodologicznie. Opiera się w dużym stopniu na badaniach jakościowych. Ma także spore fragmenty w kilku tekstach zastosowane metody autoetnograficznej. W związku z tym doprawdy rozbija takie pojęcie tego, czym może być podejście socjologiczne, które jest też stereotypowe. Tak? Takie podejście, w którym spodziewałabym się po książce socjologicznej jakichś ujęć tabelarycznych, właściwie tak, żebym ich chciała, bo mam takie przekonanie, że niektóre idee łatwiej jest przyswoić wówczas, kiedy dostaniemy do nich komentarz ilościowy też. My od tego zaczynamy, a później interpretacja jest łatwiejsza, czy nasze przewartościowania. To jest takie jedno z pytań, które często słyszę jako feministka. Tak? Co uważasz, że kobiety zarabiają mniej, czyli o ile mniej? Uważasz, że kobiet na stanowiskach jest mniej, czyli podaj konkretne dane. I te dane są bardzo potrzebne, one oczywiście także są do znalezienia, ale wówczas, kiedy zaczynają tworzyć wybór, który zmierza do interpretacji, robią się jeszcze bardziej przydatne. Więc to wszystko jest w tej książce i wobec tego ona w żadnej mierze ani w tytule, ani w zawartości nie jest konserwatywna. Ja oczywiście rozumiem ten punkt widzenia. Nie dziwi mnie także u pisarki, która jednak koncentruje się na czymś, co jednak jest zawsze bohaterem w jakimś wymiarze, jakąś postacią itd., itd. Myślę, że to jest sprawa trochę retoryki. To, o czym pani profesor Iwasiuk powiedziała, że to jest kwestia na przykład tego, że chcemy liczb w odpowiednim momencie, prawda? To znaczy, jeśli mowa jest o dyskursie społecznym, no to czasami od czasu do czasu właśnie potrzebna jest liczba, a więc badania ilościowe, czy też wyniki badań ilościowych. Nie sądzę, żeby cała tabela
ale na przykład od czasu do czasu właśnie jakaś dobra liczba, która jest dobrym argumentem. Natomiast no właśnie ten fokus na bohaterach no jest też nośny społecznie, prawda? Mnie przychodzi do głowy na przykład Virginia Woolf, która też w jakimś sensie no najpierw była bardziej indywidualistyczna w tym, co pisała we własnym pokoju, a potem jednak w Trzech Gwineach, kiedy oskarżała wręcz męskość o to, że się przyczynia do wojen na świecie i tak dalej, i tak dalej, że no, jakby wskazywała na pewne mechanizmy wręcz, edukacja i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to taki, to nasze przywiązanie do myślenia indywidualistycznego, że to są postaci pojedyncze, pojedynczy liderzy czy liderki, że to jest w pewnym sensie też kwestia retoryki, prawda? To znaczy jakby kwestia jakiejś wejścia w przestrzeń publiczną i mówienia do ludzi, do których trzeba jakoś mówić. Nie wiem, czy... Tak, ja oczywiście chętnie podejmę ten wątek, chociaż będę mówić wobec tego drugi raz. Tak, to jest też rzecz dla mnie bardzo ważna, istotnie. To prawda, że nie tylko jako dla badaczki, ale jako dla pisarki, ale też jako dla osoby angażującej się. Ten dylemat pomiędzy wspólnotowością a liderowaniem, pomiędzy myśleniem, strukturami wspólnotowymi a indywidualizmem. To znaczy, to jest chyba nierozstrzygalny dylemat i on jest nie tylko i nie wyłącznie kwestią retoryki, ale kiedy próbujemy opowiedzieć jakąś historię organizacji, ruchu kobiecego, rozwoju przedsiębiorstwa, to jednak opowiadamy też o tym, jak się to mogło pleść wokół postaci. Trudno to odizolować. Jak sądzę, oczywiście do naszej narracyjnej wyobraźni o wiele bardziej przemawia opowiadanie o postaciach. Z drugiej strony ono także może mieć negatywny wpływ na to, na naszą działalność w danej chwili, ponieważ wyczekiwanie lidera, liderki oznacza też pewne osłabienie innego rodzaju pracy, która jest nastawiona raczej na organizowanie się, takiej, które nie będzie miało przywództwa. To też jest jedna z idei feminizmu, tak? Zarządzanie poziome, czy właściwie miękkie zarządzanie, rozluźnianie tych zarządczych struktur. Czy to się udaje? To pani profesor na to pytanie lepiej odpowie. Wydaje mi się, że zawsze jest tak, że to jest balansowanie pomiędzy. I że to, ja o tym napisałam faktycznie ostatnią powieść, o tym, że to oczekiwanie na liderkę może oznaczać też swego rodzaju stwarzanie tej liderki. Ale też obserwuję to właściwie na co dzień, każda dyskusja, także podczas pandemii, dyskusje dotyczące interwencji, możliwości interweniowania, sprzeciwiania się, one były osnute wokół pytań, ale kto jest liderką tego, co się ma wydarzyć, kto stanie na czele, wokół czyjego pomysłu, kto jest autorką tego, co się dzieje wokół. To jest także kwestia przypisania autorstwa jednej osobie. Ale wydaje mi się, że badania socjologiczne pokazują nam też to, że ten rodzaj przywództwa, do którego trochę opierając się na takich także skryptach społecznych, w których tkwimy, to ten rodzaj przywództwa, on oczywiście jest nam bardzo potrzebny, ale on jest, sąsiaduje także z całą siatką innego rodzaju wiązań. Takich właśnie wiązań drobniejszych, bez których nie mogłoby istnieć przywództwo. No właśnie, wydaje mi się, że tutaj dotykamy takiego też bardzo ciekawego tematu, bo sprawa, no na przykład jest taka książka historyka Fergusona, Rynek i ratusz. On przeciwstawia jakby dwa jakby typy myślenia. Hierarchicznego z jednej strony, a z drugiej strony rynek to jest kwestia poziomych relacji sieciowych i w ramach tych właśnie poziomych relacji przychodzi mi do głowy, że
bardzo często jest tak, że rynek właśnie jest postrzegany dzisiaj jako domena męskości, a przecież z dawien dawna właśnie no, kwestia właśnie tego rynku i na przykład rozmów o społeczeństwie, to była często właśnie rola kobiet. Myślę tutaj na przykład o salonach literackich czy salonach kulturalnych, ale także na przykład kwestia tego, że to kobiety tworzyły powieść poprzez albo pisanie tych powieści, albo też czytanie. W XVIII wieku być może nie za dużo było tych pisarek, ale zazwyczaj właśnie to one czytały, więc ta rola tworzenia atmosfery kulturalnej, czy jakiejś takiej poziomej sieci właśnie, jeśli idzie o kobiety, jest chyba niedoceniana w jakimś wymiarze. Chciałabym odnieść się do tej idei z jednej strony właśnie postaci lidera, z drugiej strony tych poziomych sieci, więc w zarządzaniu, czy w ogóle w naukach organizacji zarządzania, to jest moim zdaniem szersze pojęcie, które bardziej adekwatnie oddaje to, czym w większości się zajmujemy w ramach tej dyscypliny. Na przykład profesor Nils Brunson pisze o tym, że rynek stał się bardziej hierarchiczny niż administrowanie w obecnych czasach, które coraz bardziej, jak powiedzieć, no, zaczęło dojrzewać do demokracji. Tymczasem rynek się zhierarchizował. Więc sama ogólna forma nie determinuje jeszcze zawartości. To mogą być bardzo różne rzeczy. I dla przykładu, bo można robić w ramach różnych form organizacyjnych, można kierować nimi na różne sposoby. I w moich badaniach, wśród tak zwanych organizacji alternatywnych, gdzie jest na przykład sporo spółdzielni, działa na tych zasadach, istnieją organizacje, które świetnie sobie radzą bez sprywatyzowanych liderów. Jedna z tych organizacji, które badam, jest tam duży udział spółdzielczyń, a propos, i ten cytat pochodzi od jednej ze spółdzielczyń, wprost mówi, że przywództwo to nie jest człowiek, tylko to jest rola, to jest miejsce w organizacji. I ta spółdzielnia stara się, żeby w tym miejscu stały różne osoby i żeby rzadko stała jedna osoba, bo to nie robi dobrze, bo się wtedy akumuluje władzę, a to też nie, to, ta rola społeczna nie musi się wiązać z władzą, właściwie nie powinna. Jest to coś o wiele bardziej dynamicznego i w ten sposób, mimo że w tej organizacji istnieje rola bardziej przywódcza, to nie jest ona hierarchiczna, po prostu. Jest to dynamiczna bardzo, bardzo demokracja. Oczywiście gdyby przestać zajmować się tym, jakby to powiedzieć, no takim reagowaniem, stałym, bieżącym reagowaniem i wchodzeniem w relacje, to bardzo możliwe, że również to by się natychmiast spetryfikowało i zrobiła się z tego struktura hierarchiczna. Więc to raczej w działaniach jest demokracja, w organizacjach. Nie wypowiadam się o makrostrukturach, nie jestem socjolożką, więc nie chcę wchodzić na nie swoje tereny. Bardzo ciekawe tutaj wątki pojawiły się, kwestia spółdzielni różnego typu i takich, no, mnie się kojarzy z wczesnej młodości taka książka, która wyszła w swoim czasie, namieszała chyba sporo, mianowicie Abramowskiego, Rzeczpospolita przyjaciół. Opowiem taką małą anegdotę, mianowicie podczas jednego z przemówień prezydenta Dudy on użył tego określenia Rzeczpospolita przyjaciół jako czegoś, co by odnosiło się do takich no,
wszystkich kolegów, znajomych, Królika i tak dalej, to jest taka Rzeczpospolita przyjaciół, czyli jakby zupełne wypaczenie jakby tej idei, która stała za właśnie myśleniem Abramowskiego, jak sądzę, no bo to był jednak taki właśnie alternatywny wobec państwowości sposób myślenia, prawda? To znaczy społeczeństwo jest najpierw, a państwo to jest jakiś dodatek. Dobrze to rozumiem? No właśnie, i to jakby ta kwestia tej sieciowości tutaj, to jest sprawa niezwykle interesująca, bo oczywiście sieci bywają różne. Kiedyś ostatnio jakby przygotowywałem taki materiał i dotarłem do książki Rzeczpospolita Uczonych. I to jest inna też wersja tej wspólnoty intelektualistów, która zaczęła się kształtować gdzieś w XVIII wieku, ale ona się skończyła w jakimś sensie, i to jest pytanie moje, no bo mówi się o tym, że ta Rzeczpospolita intelektualistów, czy też wspólnota intelektualistów, która była jakimś spadkobiercą po Rzeczpospolitej Uczonych, Republic of Letters, to można również tłumaczyć inaczej, to są ci literati, czyli jakby doświadczeni też przez literaturę, ale ona się skończyła w momencie internetu, to znaczy internet spowodował tutaj kolosalną zmianę, to znaczy eksperci się już mniej liczą, liczy się ten, kto ma więcej wiralowych odsłon. Przebadałem ostatnio na przykład wirale w postaci, nie wiem, piosenek Kazika i zestawiłem to. Kazik ma 11 bodajże milionów odsłon, natomiast ten Martyniuk, czy jak mu tam, on ma setki milionów. Tak? Znaczy, przez oczywiście kilka lat, ale no tak czy owak, to są rzeczy niebywale nieprzystawalne. Więc pytanie, jak wobec tego, jeżeli z jednej strony liderzy odchodzą w przeszłość, myślenie o historii jako jednostkach, które zmieniają świat, to jest raczej anachroniczne myślenie. Trzeba myśleć o tym w kategoriach nieformalnych jakichś struktur, organizacji, czy też właśnie takich sieci. Jak wobec tego panie widzą rolę kobiet w tym procesie? Jeśli mogę, to wydaje mi się, że to nie jest tak, że wszędzie i w każdym miejscu organizacji społecznej odchodzą w przeszłość, odchodzi w przeszłość potrzeba lidera, liderki i że to wszystko jest bardzo zróżnicowane. Bo jeszcze chciałabym nawiązać do tego, o czym powiedziała pani profesor. To jest niezwykle ciekawe, żeby traktować to liderowanie jako rolę, ale to z jednej strony jakoś mi się kojarzy w ogóle z takim przystosowywaniem się kapitalizmu do wydajności, wydolności. Bo dobra organizacja to byłaby taka organizacja, w której nie dopuszczamy do przerostu czyichś ambicji, do takiego zarządzania przez egocentryzm, tylko właśnie dajemy możliwość pełnienia pewnej roli i w razie, gdy to przestaje działać, to wycofujemy tę osobę, tak? Razem z jej ambicjami, razem z jej jakby marzeniami o tym bezustannym wznoszeniu się w organizacji i w tę rolę wchodzi ktoś inny. Mogę sobie to wyobrazić i tak oczywiście w wielu miejscach jest, ale to na styku z kapitalistycznym, neoliberalnym, rynkowym ujęciem. Natomiast oczywiście, kiedy mówimy o organizacjach kobiecych czy o roli kobiet w tych różnych miejscach, to te uwarunkowania są trochę inne. One polegają także na myśleniu o pewnej wydolności, skuteczności,
ale też chyba są kwestią, wynikiem przemyślenia tych wszystkich zacięć, które były w organizacjach kobiecych. Czyli właśnie tego, że wchodzenie w rolę liderek napotykało na liczne przeszkody i było punktem potencjalnie o wiele bardziej zapalnym niż w innych miejscach. To, co mówię, wynika i z moich obserwacji, i z jakichś takich z lektur na ten temat. Więc sądzę, że to wszystko się dzieje trochę jednocześnie. Znaczy mamy tak i tak. Nie ma tutaj takiej sytuacji, w której ten nowy rodzaj sieciowania się, organizowania wypierałby ten starszy. Robiąc pewien przeskok, to powiem jeszcze tak, że oczywiście kiedy dotykamy już kwestii akademickich, czyli tego roli kobiet w rzeczywistości akademickiej, w rzeczywistości wiedzy, to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo z jednej strony jesteśmy w bardzo sztywnej hierarchii, w organizacji, która ma tę sztywną hierarchię, a z drugiej strony i w związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby te stare zasady, czyli przywództwo starego typu, w ogóle było wycofane. A z drugiej strony mamy to, o czym powiedziałeś, czyli wejście w rzeczywistość nowych mediów, która czy miałaby oznaczać, że rezygnujemy z tych sztywnych hierarchicznych uporządkowań, a wydaje mi się, że nie, że przeciwnie. Ta rzeczywistość, bo żeby mnie zwiralować, to ja muszę najpierw wejść w te symboliczne uporządkowania, które są dobrze oswojone, albo muszę je rozbijać w taki sposób, który mnie uwyraźnia. Czyli muszę wejść w rolę, jeśli nie liderki, to gwiazdy internetu i w związku z tym nie ma szans na to, żeby nie indywidualizm się tutaj liczył, tylko sieć. To jest taki paradoks, że w sieci nie sieciowanie, tylko nowy indywidualizm świecą triumfy. Tak, ja chciałam się bardzo energicznie z tym zgodzić. To właśnie tak, w ramach różnych form możliwe są różne działania, bardziej i mniej demokratyczne. I tutaj należy zawsze, przynajmniej w mojej dyscyplinie, zawsze patrzeć, gdzie akumuluje się władza. Kto na tym korzysta, kto na tym traci. I mój przykład ze spółdzielczyniami, które nie prywatyzują roli przywódcy, jest... To jest przykład demokratyczny, to nie jest neoliberalne organizowanie, wręcz przeciwnie, to jest organizowanie typu właśnie takie jak u Abramowskiego. To jest ten ideał i chodzi o to, że nie żeby oddzielić osobiste zaangażowanie od organizowania, wręcz przeciwnie, to są organizacje, które dążą do dezalienacji pracy, właśnie do możliwie osobistego włączania się i jakby to powiedzieć... Zaangażowania. Zaangażowania, tak. Zaangażowania i życia w ramach tych organizacji. Natomiast ten idea nieprywatyzowania ról organizacyjnych polega na tym, żeby nie tworzyć hierarchii, żeby właśnie nie było gwiazd, żeby większość osób takich, które chcą się angażować w te role przywódcze, miały w którymś momencie możliwość zrobienia tego, bo to też zmienia ogromnie perspektywę osoby organizującej na całą organizację. Możliwość stanięcia przez jakiś czas w tej centralnej roli, jaką jest rola przywódcza. Są różne pomysły, po prostu bardzo różne rozwiązania i każde z nich może być mniej lub bardziej demokratyczne. Ja w jakiś sposób jestem bardzo przywiązana do idei, czasami może zbyt idealistycznie jestem do tego przywiązana, ale po prostu bardzo lubię tę ideę, że feminizm ma w sobie ducha demokracji i emancypacji. Taki prawdziwy, żywy, pełen energii feminizm jest niesiony tym duchem. Jeśli coś nie jest, to mam wątpliwości co do tego, czy jest to feminizm po prostu. Ale w organizacjach tak to widzę. Chcę tylko powiedzieć, bo zgadzam się i też ta idea mi się bardzo podoba, ale jednocześnie feminizm niezwykle łaknie gwiazd.
I chyba trzeba to podkreślać, bo też dla takiej samoświadomości bycia w feminizmie to dla mnie jest ważne, żeby ta wiedza właśnie w takim planie autoetnograficznym także mi towarzyszyła, żeby bezustannie to, o tym myśleć, bo to się dzieje też w Polsce teraz, aktualnie, ale należy też do historii feminizmu, że my jednak ją opowiadamy i to jest znakomite, kiedy wychodzimy poza opowiadanie poprzez postacie i zaczynamy opowiadać poprzez organizację. Więcej dowiadujemy się wówczas także o roli feminizmu. To jest dla mnie też pożytek z tej książki, że ona opowiada też o rzeczywistości poprzez rolę kobiet, ale rozszerza to poza ściśle kobiece miejsca. I dzięki temu my nabywamy wiedzy o społeczeństwie. To jest też taki ważny postulat nauki, żeby nie skupiać się wyłącznie na tych wąskich przejawach, czyli nie gettoizować trochę tej wiedzy na temat feminizmu. Już dawno nie używamy chyba tego określenia gettoizacja, ale ono jest poręczne. Nie, mam takie uczucie, że wiele razy, także w literaturoznawstwie, kiedy piszemy o twórczości kobiet, to piszemy w izolacji od kultury w ogóle, a ciekawsze jest pokazanie jej w kulturze. I właśnie nie na tle, tylko w kulturze po prostu. To samo będzie dotyczyło opowiadania o organizacjach, o gospodarce po prostu. No właśnie, jeśli mogę się teraz wtrącić, ostatnie pytanie już. Wydaje mi się, bo bardzo ciekawie się rozmawia. Natomiast tutaj wyniknęły takie kwestie. Wydaje mi się, że jeśli idzie o model właśnie działania organizacji, struktur, państwa i tak dalej, jeżeli mamy model z efektywnością, czyli taki kult efektywności przy neoliberalizmie i w innych aspektach, to wtedy oczywiście przy kulcie mamy bardzo dużą rolę rachunków, ilościowych badań i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony mamy oczywiste w tej chwili po kryzysie pandemicznym, który jeszcze trwa i który będzie eskalował, jak sądzę, bo efekty tego kryzysu będą widoczne za kilka miesięcy i pewnie za jakiś czas dłuższy, to jakby ujawni się to, że my na przykład nie jesteśmy przygotowani do pewnych rzeczy. Na przykład nasze służby zdrowia już teraz są ewidentnie na całym świecie nieprzygotowane do sytuacji pandemii. Podobnie globalizacja i turystyka w tym kontekście i tak dalej, i tak dalej. Dlatego niektórzy, którzy są zaangażowani w jakieś studia nad środowiskiem naturalnym czy nad katastrofą klimatyczną, uważają, że to jest okazja do tego, żeby o tym mówić właśnie teraz, prawda? To znaczy, że to nie jest tak, że pandemia przykrywa na przykład kryzys klimatyczny. To jest wręcz odwrotnie. I teraz moje pytanie zmierza w tą stronę. Zawsze się powtarza, że kobiety, no ja znowu anegdota, panie łączy to, że jesteście z jednego rocznika, natomiast mnie z Ingą i Wasiów łączy to, że my mamy matki pielęgniarki i w tym kontekście właśnie to pielęgniarstwo, które nie jest zawodem przynoszącym zysk, prawda? To znaczy nie jest przynoszącym zysk, powiększającym kapitał. To nie jest nic powiększającego kapitał, ale pandemia uświadomiła chyba wszystkim, że to są diabelnie rzeczy ważne, prawda? To znaczy opieka, pielęgnowanie, dostarczanie czegoś, co jest jakby no takie długofalowe. To nie jest tylko kwestia jednego roku budżetowego, ciach, ciach, jesteśmy podsumowani, mamy liczby i tak dalej, tylko to jest sprawa no, długofalowa. Co panie na to? To jest tak, że możemy teraz właśnie konserwatywnie twierdzić, że potrzeba nam troski jako kategorii organizującej nas społecznie, że troska jest najważniejszą kategorią. I w związku z tym możemy obsadzić sobie to w postaci pielęgniarki. Także to nasza przyszłość to jest ta opieka pielęgniarska, którą
państwo powinno roztoczyć nad społeczeństwem. To jest nawet interesująca metafora. Podjęłabym się jej rozwijania, zresztą ona przecież nie wymyśliłam jej ja w tej chwili. Ale sądzę, że tu bardzo wiele czynników jednak musi zagrać. To znaczy, nie byłoby dobrze, gdybyśmy doszli do tego konserwatywnego wniosku właśnie, że wobec tego pozostawimy kobietom tę troskę, że będziemy mieć ten obraz oraz taki cel lepszego finansowania pracy pielęgniarskiej, co oczywiście jest konieczne i co jest jakimś cywilizacyjną winą ogromną to, że ten zawód jest, nie ma wysokiego prestiżu i nie jest dobrze finansowany. Ale to chyba za mało. Wydaje mi się, że obok tego myślenia takiego ściśle interwencyjnego, czyli dofinansować pielęgniarki, obok myślenia symbolicznego, które jest także utopijne, dlatego że my się nie zmienimy w społeczeństwo troski. To nie jest możliwe z roku na rok, to znaczy w 2021 roku nie będziemy społeczeństwem troski. Wydaje się, że system jest na tyle elastyczny, że raczej wraca do starej struktury. Że jeśli wyczekujemy zmian, to musimy się głośno domagać, musimy nad nimi pracować i nie odpuszczać w żadnym miejscu, ponieważ sam system się nie odkształci w tę stronę, której my w tej chwili byśmy wyczekiwali, na którą mamy nadzieję. W związku z tym trzeba myśleć o wszystkich jego elementach i domagać się interwencji w różnych miejscach, a nie tylko w tym miejscu troski. Tak bym to widziała w tej chwili. Bo chodzi mi o to, żeby się nie zafiksować tylko na tym, że musimy podnieść prestiż zawodu, bo trochę tak jest, że najłatwiej jest to chyba o tym mówić, a nie widzieć tego, że jest to kwestia bardzo wielu aspektów, które teoretycznie mamy przedyskutowane i opisane, ale one wciąż wychodzą na wierzch. Bo obok tych niedostatków opieki medycznej, obok kwestii prestiżu zawodu pielęgniarki, czy w ogóle zawodów medycznych, ale pielęgniarki zwłaszcza, z tego, że jest to zawód sfeminizowany, dlatego nie mówię zawodów pielęgniarskich, tylko jednak zawodu pielęgniarki, mamy przecież inne doświadczenia wynoszone z pandemii, nieodpłatna praca kobiet, wielkie laboratorium tej pracy obecnie, faktyczny podział obowiązków, role mężczyzn i kobiet, które teraz po prostu przećwiczyliśmy w tym wielkim, niechcianym laboratorium. I myślę, że musimy o tych wszystkich aspektach mówić jednocześnie. Tak, zanim pani profesor Kostera odpowie na pytanie, chciałbym dodać, że w mojej klasie w liceum medycznym, bo kiedyś były takie licea medyczne, ja jestem z wykształcenia pierwszego po liceum medycznym, czyli byłem pielęgniarzem i w mojej klasie było 5 kolegów oprócz mnie, a reszta no, kilkanaście dziewczyn, więc rzeczywiście to jest sfeminizowany zawód, ale to nie jest tak, że tylko są pielęgniarki, że również są pielęgniarze. Jasne, ja tylko powiem tak, bo zwykle w tej dyskusji pojawia się argument, że kiedy będzie pół na pół, albo po prostu często będziemy spotykać pielęgniarzy, to zmieni się status tego zawodu. A ja bym jeszcze, choć nie jestem socjolożką i nie jestem uprawniona do wyznaczania wskaźników i zadawania takich pytań, które by dawały większą wiedzę na ten temat, ale intuicja moja jest taka, że trzeba by zadawać jeszcze inne pytanie, coś innego zbadać. Ilu, czy też mieć taką ideę na przyszłość, która mówiłaby o tym, że zmiana nastąpi wówczas, kiedy duża grupa mężczyzn z wyższym wykształceniem będzie pielęgniarzami. To znaczy, jeżeli ta zmiana nastąpi w taki sposób, że osoby, które mają pewien kapitał skumulowany, właśnie polegający na wyższym wykształceniu między innymi i zdecydują się na pracę pielęgniarską, a nie odejdą do innych zawodów medycznych, czy w ogóle poza ten zawód,
to nastąpi faktyczna, realna społeczna zmiana, która także inaczej będzie definiowała bycie w tym zawodzie. Dzięki wielkie. Nie chciałem wywoływać między nami jakiegoś sporu. Nie, nie ma sporu, tylko myślę, że to jest okazja do tego, żeby na ten nas oboje interesujący temat tego zawodu porozmawiać. Jeszcze raz, bo to nie pierwszy raz wymieniam. Pani profesor Kostera? Ja przede wszystkim chciałam się z panią profesor bardzo zgodzić, jeśli chodzi o to nieodpuszczanie. To jest arcyważne. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że mój komentarz będzie budujący, to znaczy znów na tym polu organizatorskim można zaobserwować różne skuteczne strategie działań. Dlatego taką to jest trend w tej chwili, taką wielką przykrość sprawia mi i dlatego jestem bardzo przygnębiona tym, że w naukach zarządzania często mówi się wyłącznie o głównym nurcie, który jest akurat jaki jest, on jest taki sam i stale to samo, podczas kiedy nowe, ciekawe perspektywy, nowe, interesujące rozwiązania pojawiają się na marginesach. To jest to, czym ja się zajmuję, co ja badam i bardzo, bardzo dużo interesujących badaczek i badaczy na świecie również. Między innymi niezwykle szanowany, jeden z chyba takich szczególnie cenionych w ostatnich latach badacz zarządzania, profesor Janis Gabriel, który jakiś czas temu, jeszcze przed pandemią, badał środowisko służby zdrowia, a w szczególności interesowały go pielęgniarki. I na podstawie tych badań opracował model zarządzania z troską. Szef, który się troszczy, i to może być kobieta i często jest, ale bywa też mężczyzna, zgodnie z takim bardziej archetypem matki, który pojmuje swoją rolę, tak jak pielęgniarka pojmuje swoją rolę, że jakby Gabriel zaproponował pracę pielęgniarki jako wzór do naśladowania dla różnych szefów, nie tylko w służbie zdrowia, ale również w całkiem odmiennych obszarach działalności, w firmach, i oczywiście też w spółdzielniach. To jest troszkę bardziej demokratyczny styl, czy też sposób pojmowania tej roli, ale nie na tym, nie w tym przejawia się znaczenie i szczególna waga tego stylu. Waga z tego stylu opiera się właśnie na tym przekonaniu, że troska jest ważniejsza niż efektywność, że treść jest ważniejsza niż fasada, niż forma. I że szef podejmuje przede wszystkim odpowiedzialność za pracowników, którymi w tym ujęciu się opiekuje bardziej niż zarządza nimi. Bardzo piękna puenta. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo ładna kropka, chociaż moglibyśmy prawdopodobnie ciągnąć ten temat, ale niestety też własności internetu są też takie, że formaty większe niż godzinne, one mają bardzo rzadko w jakimś sensie popularność z tego względu, że no, dominuje już w tej chwili format znacznie krótszy, 3 minuty, 18 minut wykłady TED. No to jest niestety bolączka. Także jestem w tej chwili w roli takiego, który jest z jednej strony bardzo wdzięczny za rozmowę. Mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze spotkać się w realności analogowej, niekoniecznie tylko cyfrowej. Życzę zdrowia i serdecznie paniom profesorkom kłaniam się i dziękuję za ten jakże wspaniały dyskurs. Mam wrażenie, że niekoniecznie tylko feministyczny i to nie tylko dlatego, że wyglądam na mężczyznę, aczkolwiek kto wie. Do zobaczenia w takim razie. Dzięki. Dziękuję bardzo.